Otwieram 26. sesję Rady Gminy Wierzbica, sesję nadzwyczajną, zwołaną na wniosek pana wójta. Witam serdecznie Wysoką Radę. Witam pana wójta gminy Wierzbica, pana Zdzisława Duriasa. Witam panią skarbnik gminy, panią Irenę Stankowską. Witam panią sekretarz, panią Renatę Leśniewską. Witam pana mecenasa Antoniego Leśniewskiego, pracowników Biura Usługi Rady. Witam przybyłych na sesję gości. Tak jak wspomniałem, jest to sesja na wniosek wójta pana Zdzisława Duriasa. Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku wnioskuję o zwołanie sesji z tematem, której będzie podjęcie następujących uchwał. Punkt pierwszy, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie, pozwolę sobie usiąść. Punkt pierwszy, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie pożyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu Orzeł Wierzbica zabudowanej działki nr 660 położonej w Wierzbicy. Punkt 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie pożyczenie GKS Orzeł Wierzbica niezabudowanej części działki nr 660 położonej w Wierzbicy. Uchwała nr 3. Punkt 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wierzbica na rok 2020 nr 20/124/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku. W międzyczasie jeszcze tutaj pan wójt jako wnioskujący przedstawił tutaj dodatkową uchwałę, a mianowicie uchwała dotycząca powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w gminie Wierzbica, numer RPM A.03.03.14-B208/19. Odnośnie tej uchwały państwo radni nie mieli materiałów, to już wyjaśni pracownik tematyczny. Z tego co wiemy, że tutaj niewielkie zmiany zaszły, ale będziemy to procedować dalej. Jeśli jest wola tutaj jeszcze wójta wnioskującego do porządku obrad, chcę wprowadzić przyjęcie protokołów z sesji 17, 20, 21, 22, 23 Rady Gminy Wierzbica. Ale panie przewodniczący, nie wzięliśmy tych, ja nie wziąłem tych protokołów. Wczoraj miałem w ręce te protokoły, ale nie wziąłem, bo nie było napisane zawiadomienie. No i co, będziemy się tak bawić? Czyli jeśli nie wszyscy, no... Nie, bo nie było zawiadomienia w wniosku, żeby protokoły przyjąć, to nie wziąłem, a miałem wczoraj wszystkie 5 protokołów w ręce czytałem. Rozumiem, no to... No nie wiem, jak koledzy macie protokoły. Po prostu panie Marku uznałem, żeby to wprowadzić. No, jeśli są wątpliwości, to nie będę o to wnioskował. Z uwagi, iż na poprzedniej sesji było to procedowane, jeden z radnych miał tutaj wątpliwości. Uzgadniałem to telefonicznie, zostało to sprostowane i myślałem, że dzisiaj to po prostu zamkniemy ten temat. Jeśli są wątpliwości, zrobimy to na sesji zwyczajnej. Tak więc tego punktu pomijamy. Wpłynęła jeszcze uchwała dotycząca wprowadzenia tutaj na biuro rady od pana Damiana Zielonki odnośnie punktów, jakie powinny się znaleźć w raporcie o stanie gminy. Tylko tak naprawdę tą uchwałę pan mecenas ją patrzy pod kątem prawnym, jak ona tam wygląda. Zapytam tylko panie mecenasie, czy ona jest już ok, czy pan w trakcie jest? W trakcie. Znaczy ja mogę powiedzieć w tej chwili tyle, że podstawa prawna jest wskazana prawidłowo. No resztę no to już jest załącznik, to już jest... Kwestia tak. Dobra, to pozostaje jedynie zapytać pana wójta jako wnioskodawcy tej sesji. Tylko jedną uwagę mam, jeśli chodzi o paragraf 4 tej uchwały.
stara się mówić głośno, żeby złapały mikrofony. Według wszelkich komentarzy dotyczących tego artykułu uchwała podejmowana w tym zakresie, to znaczy co do uszczegółowienia raportu rocznego, dotyczy zawsze roku następnego, a nie bieżącego. Nie wstecz, tylko nie może działać wstecz. Po prostu, jeżeli podejmujemy w tym roku, ze skutkiem na rok 2020 dotyczyć będzie 2020 roku, a nie 2019. W ten sposób. W ten sposób. Tak, tak są wszelkie autorytety, tak to komentują. Rozumiem, dziękuję. Panie wójcie, zapytam pana, czy jest... Panie wójcie, zapytam, czy jest zgoda dla pana wnioskującego o wprowadzenie tej uchwały, że wyglądu stanu raportu gminy na przyszły rok? Jeżeli jest słowa, że to i tak nie będzie uchwały tego roku, to czy jest to zasadne, żeby taki punkt wprowadzać dzisiaj, czy to nie na najbliższej sesji nie wprowadzić tego punktu i warto o tym dyskutować. Ja uważam, że jeżeli to nie dotyczy tego roku, nie może dotyczyć tego roku, to spokojnie można to na sesję normalną. Nie śpieszyć. 19. Nie, dotyczy 19. Także spokojnie można to na sesji normalnej, obradujmy nad tymi punktami, które przedstawiłem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przypominam o mówieniu do mikrofonu i o zachowaniu kolejności mówców. Proszę o zabranie głosu pana radnego Zielonki. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Chciałbym odwrócić to, co usłyszeliśmy od pana prezesa. Jaka jest podstawa prawna, że uchwała podjęta w tym roku będzie obowiązywała od przyszłego? Ponieważ prawo nie działa wstecz. No dobrze. A ona dotyczy roku 2019, według tego, co ja wcześniej słyszałem. Ale tak. Prawo nie działa wstecz. Ale, no, panie mecenasie, ale dotyczy raportu za rok 2019, to jakim prawie pan mówi? No. W 2020 powinniśmy poznać raport za 19. Panie radny, ja przekazałem panu informację, jaką zdołałem uzyskać, szukając komentarza. No dobrze, to w takim razie chciałbym poznać. Orzecznictwa nie ma tego specjalnie. Ale czyli to jest wolna ustawy, po prostu takie ma. Ja wyrażam swoją opinię. Okej, okay, rozumiem. No to teraz w takim razie rozumiem, że nie powinniśmy tak naprawdę bardzo bacznie na tym, co powiedział pan mecenas. Traktujemy to jako jego zdanie. Zdanie 16 osoby spośród 15 osób zgromadzonych radnych, które może, a nie musi być podstawą do tego, żeby ta uchwała działała wstecz, jak to pan mecenas powiedział. Jeżeli rozmawiamy w roku 2020 o raporcie za rok 2019, to nie widzę innej możliwości, a prawo nam tego nie zabrania, żeby takie uszczegółowienie pojawiło się w roku 2020 i dotyczyło raportu za 2019, aby to wprowadzić. Więc bardzo proszę, aby ta uchwała znalazła się w dzisiejszym porządku. Nim jeszcze tutaj panu Markowi udzielę głos. Rozumiem, że ta odpowiedź, panie mecenasie, to nie tak, jak pan to Damian Zielonka przedstawił. Jest to wypowiedź jedna z 16 osób, tylko to jest wypowiedź mecenasa, który takie ma stanowisko względem prawa, tak? Tak. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Proszę pana radnego Matejskiego o wypowiedź. Proszę państwa, co do opinii radców praw w naszej gminie, to już znamy wiele przypadków, ale ja nie zarzucam nic panu mecenasowi. Panie mecenasie, ja w zeszłym roku w sprawie raportu sam jako jedyny się odzywałem na tej sali, mówiłem o uchwałach przyjętych, pamięta pan, panie przewodniczący. Także chyba mi się wydaje, że słownie zgłosiłem do protokołu problem w moim mniemaniu, jaki zauważyłem. To chyba mój będzie ważny, nawet gdyby pan mecenas mówił, że nie ważny. Ale teraz, proszę państwa, w sprawie tego raportu. Jak możemy ustalić wcześniej, jeżeli nie wiemy, co się zdziało w 2019 roku, który minął, tak? Sprawozdanie, no, panie mecenasie. Różne są przypadki w różnych gminach, nie każdy samorząd jest taki sam i nie wszystkie problemy są takie same. Dlatego ustawodawca zezwolił Radzie ustalić sobie, co chciałaby Rada danej gminy zacząć w takim raporcie. I mnie się wydaje, że jeżeli nie ma przeszkód prawnych, nie ma orzeczeń, nie ma jakichś negatywnych opinii, to powinniśmy to ustalić. Weźmiemy pod uwagę to, co pan mówi, czyli w tym roku już będziemy musieli też, proszę państwa, złożyć wniosek o następny rok.
Czyli wyprzedzające dwie kompetencje. Nie. Panie radny, nie zrozumiał pan. W tym roku możemy złożyć wniosek co do tego roku, bo raport będzie robiony po 31 grudnia tego roku. Prawda? Za ten rok. Ale raport będzie sporządzony za 19 rok. Ale będziemy opiniować raport za 19. Za 19. I do 31 grudnia można było, ja zresztą czytał pan radny Zielonka na poprzedniej sesji i tam nie ma żadnego punktu, który by dotyczył szczegółowo jakiejś jednej konkretnej inwestycji czy zadania z innych dziedzin, natomiast jest tu mowa o pewnych problemach i takie, zresztą tak powinno być, to jest prawidłowe wszystko. Tylko że takie problemy, to bez względu na to, czy się coś wydarzyło, czy nie wydarzyło, Rada ma prawo zawsze sobie zażyczyć, żeby to było. Intencją naszą było to, aby uchwała podjęta raz obowiązywała do czasu jej uchylenia, bo tak stanowi prawo, czy tak? Więc raport na za 2020, w roku 2021 również powinien być oparty na bazie tej uchwały, uszczegółowiony o punkty, które się w niej znajdują. Chyba, że coś, że prawo jakieś inne zaczęło w tym momencie obowiązywać dotyczące właśnie tego elementu. Bo jeżeli tak jest, to proszę podać podstawę prawną, żeby to sobie sprawdzić. Ja pan odpowiedziałem, że przepis mówi to, co mówi, bardzo mówi, że radni mają prawo. Tak, ale więcej przepisów na ten temat nie ma, więc podpierałem się, żeby zająć stanowisko, podpierałem się wypowiedziami pewnych autorytetów z zakresu prawa administracyjnego, którzy, no, można powiedzieć, zęby na tym zjedli i zrobili stopnie naukowe. W porządku, panie znaczy. No. Ale jeżeli ustawodawca chce, aby miał coś w prawie charakter szczególny, to zapisuje. A jeżeli w tym wypadku nie podał szczegółów... Panie radny, nasze ustawodawstwo jest tak niechlujne, że naprawdę nie można polegać. Panie znaczy, zaskoczony jestem, że podnosi pan taką sprawę w merytorycznej dyskusji. No, trudno. Ja wiem z praktyki, jak jest niechlujnie uchwalane prawo. Zresztą najlepszy dowód, że jest po 7-8 poprawek do jednej ustawy. Czy ta uchwała, którą przed chwilą pan powiedział, jest niechlujna? Mnie w tej uchwale brakuje roku, którego dotyczy, bo nie pisze nic. A gdyby pisało, że dotyczy to roku 2019 i następnych, proszę bardzo, ale nie ma. Dobrze, znamy. Dziękuję bardzo panu prezesowi radnemu. Znamy tutaj stanowisko. Proszę jeszcze o zabranie głosu panu radnemu Damianu Czarneckiemu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie. Czy w tym momencie mogę dostać ten raport o Liwicie? Tak. On jest przygotowany? Tak. I uszczególnione jest to, co było zawarte i to, co pan Marek Madejski mówił w tamtym roku, czy po prostu zrobione jest tak jak jest. Jeżeli jest zrobione, to może te wszystkie uwagi są zawarte, a tutaj robimy sobie rozmowę, która może nie musi się odbyć. W tym momencie, panie radny, ja myślę, że jeżeli prawo ma nie działać wstecz z tego, co pan mecenas mówił, to możemy mówić o co najwyższej, o uchwale, która dotyczy następnego roku. Dobrze, przerwie albo ewentualnie kogoś poproszę o przyniesienie tego raportu z przedstawienia w tym momencie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Ziołczyński? Tak, panie przewodniczący, czy pan może otrzymał od pana wójta już takowy raport? No bo najpierw przewodniczący rady. Nie otrzymałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, czyli na chwilę obecną, no nie ma, powiem tak, dopóki tak jak tutaj pan Damian, radny Czarnecki wspomniał, ten raport zostanie okazany i ewentualnie na podstawie tego będzie można coś dalej. Na chwilę obecną, tak jak przeczytałem ten porządek obrad, który wnioskował pan wójt, będzie składał się z czterech punktów. Pierwszy punkt, jak wspomniałem, odnośnie pierwszy i drugi odnośnie Orła. Trzeci będzie odnośnie zmiany uchwały budżetowej. I czwarty, ułatwienie powrotu. Panie przewodniczący, w sprawie porządku, chciałem panu tam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan osobiście, proszę, panie wiceprzewodniczący,
Nie mamy numeru rady w tym zagadnieniu. Czy warto dopisać, czy nie? Bo ja nie wiem, kto to przygotował, bo chyba nie pani Marzena, bo pani Marzena by te protokoły pisała na pewno. I pan się przeczyta to zagadnienie. Pan też nie ma chyba na pewno. Która to jest rada? Nie, tak. Której numeru, której sesji? Tak. No i trzeba by może dopisać, żebyśmy... Mieliśmy tutaj w zastępstwie, pani Marzena była na... No ja tak myślałem, dlatego mamy protokoły. Tak, chodzi to o 26. kolejną sesję Rady Gminy Wierzbica. Tak więc nim jeszcze zaczniemy procedować cały ten porządek obrad, tutaj pan mecenas tak zwrócił uwagę odnośnie tych projektów pierwszego i drugiego odnośnie Orła. Nie było zawarte w tych uchwałach taki dopisek w paragrafie pierwszym. Zgodnie z załącznikiem graficznym numer 2 do niniejszej uchwały. I tu pani... Jeszcze jedna poprawka? I podstawa prawna, tak? Pani Marzeno, to z tą poprawką, bo tu mamy bez tego jeszcze podstawa prawna, żeby była, to proszę wszystkim radnym tutaj skserować. Może pan odczyta tylko poprawną już przy podejmowaniu tej uchwały. No to dobrze, to zmieniła się, doszła, można powiedzieć, że podstawa prawna i ten dopisek, że zgodnie z załącznikami graficznymi numer 1 i 2 w każdym z tym projekcie. Dobrze. Mogę jeszcze technicznie dopytać? Tak. Chciałbym się dopytać, panie przewodniczący, naszego rozmowy, w ostatniej chwili dostajemy uchwałę, która ma prowadzić 344 tysiące złotych. Czy nie było wiadomo to w czwartek, w piątek? Bo tak jest tryb naszej pracy rady. Zaczyna się robić troszkę śmieszne. Ja nie wiem, kto tu ustala ten tryb, czy pan przewodniczący, czy pan wójt, ale trochę za dużo tych sesji nadzwyczajnych w ostatniej chwili robionych. W dodatku raz, że w ostatniej chwili robione, to jeszcze w ostatniej chwili teraz dostaję na plac następną uchwałę. Czy tak powinno się to odbywać? Robiliśmy to, jestem tu 6. rok, zawsze przeciwko temu protestowałem i chciałbym, żebyśmy poukładali sobie tą pracę od nowa, bo już w pewnym momencie gdzieś tam to było fajnie widoczne, można było przynajmniej popracować nad dokumentami. W tym momencie znowu jesteśmy zaskakiwani, jest godzina 8.30, my dostajemy na plac SEO jakieś uchwały, która pewnie nie była przedyskutowana na żadnej komisji. Jest wrzucony tak ad hoc. Rozumiem pana tutaj sugestie. Tak jak tutaj sami państwo wiecie, jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek wójta i że tak powiem wynikła z nagłej potrzeby, tak, dlatego tu nie do końca ja jako mimo wszystko zwołujący tą sesję miałem do końca wpływ. Myślałem, że te dokumenty, które zostały złożone mi we wniosku, to są już dokumenty kompletne, a okazało się tutaj po konsultacji, po przejrzeniu dokumentów wtórnych przez pana mecenasa i panią skarbnik, doszły dodatkowe okoliczności, które prawnie te uchwały, które wynikały, regulują w sposób jasny, oczywisty, dlatego wprowadzamy, jednak niemniej powiem, że no, wprowadza to jakieś zagmatwanie. Mówię jeszcze chwilę, dlatego panie przewodniczący, chciałbym uczulić, żeby pan zwrócił uwagę rządowi, żeby to się odbywało w bardziej cywilizowany sposób i żebyśmy my jako rada mogli podejmować uchwały z rozsądku, a nie, nie wiem, z prędkości, z przyspieszenia, bo komuś coś się nie działo. Tylko o to proszę, żeby pan zwrócił uwagę na ten tryb naszej pracy. Rozumiem. Ja jeszcze mam pytanie. Nie ma tych kwotów dużo, mam nadzieję, że tutaj poświęcimy czas, żeby tutaj przedebatować. Panie przewodniczący, ja jeszcze mam pytanie. Proszę o zabranie głosu pana wójta. Pierwszy. Właśnie jest tutaj pani radny. My tą uchwałę, którą to właśnie chcemy ją poprawić, dlatego że ona została podjęta na poprzedniej sesji i ponieważ no, tego wymaga od nas Urząd Wojewódzki, żeby była ona poprawna, i oni zwrócili uwagę, że brakuje dwóch słów w gminie Wierzbica, ale o tym powiem szczegółowo. Także ta uchwała została podjęta na ostatniej sesji. Tylko do szczegółowienia wprowadzenie terminu działania żłobka rzeczywistego, czyli od 1 lipca, bo w tej chwili przynajmniej tak chcemy, żeby to było, ale wiadoma sprawa, że znowu ta pandemia
stawia pod znakiem zapytania działania, funkcjonowania tego ośrodka. Ale żeby to było tak, jak w tej chwili wynika z tej dokumentacji, która jest w Urzędzie Pracy. I tylko tego, panie radny, dotyczy. To nie jest jakaś nowa uchwała. No, nie. Natomiast ma pan rację, jeżeli one będą tak wyskakiwały, ale ta wymaga poprawki, korzystając z tego, że mamy sesję dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy panie Zielonko, proszę już tak do brzegu. Panie Wiceprzewodniczący, w kategorii jakości przygotowania pracy Rady dzisiejszych obrad dostaliśmy dwa dokumenty, które poszerzają porządek pana w liście mówiący Radę, a te dokumenty nie mają opinii prawnej. Czy ktoś z Państwa radnych ma już na bieżąco jakiegokolwiek pracy prawnego? Znaczy, no, ja mam pan Szklarski, pan Aleksiejski. Tak, no, nie mam. Znowu ja nie mam tylko. Nie, pan nie ma, ale ja mam. No dobrze, a ja to znaczy. Ale przewodniczący Bajn jest przekonany, że. Dobrze, zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję do porządku. Nie mogę dokończyć. Jeżeli mamy stanowisko prawo i oczekuje się od nas, bo przynajmniej tego oczekują wyborcy, byśmy robili to zgodnie z wyobrażeniem nie tylko naszym, jako prywatnych osób, ale również mieszkańców, którzy na nas oddali głos. Życzyłbym sobie, żeby wszystkie dokumenty, które trafiają w moje ręce, były z opinią mecenasa. Panie mecenasie, czy oczekuję czegoś niesłychanie trudnego, czy jakiegoś, nie wiem, wychodzącego ponad obowiązki biura Rady? No nie. Dobrze, zamykam. W razie bardzo proszę. Ja też nie powinien być zaskakiwany w dniu sesji projektu. Właśnie o tym powiedział radny Czarnecki, że powinno to być zupełnie inaczej zorganizowane. Panie wiceprzewodniczący, to, że pan wójt przynosi w ostatniej chwili dokumenty, to też wcale nie znaczy, że musimy nad nimi obradować. Może je dołączyć do kolejnego wniosku na sesję nadzwyczajną. Rozumiem. Dobrze. Albo może nadzwyczajną, skoro nas tutaj odsyła z naszym projektem uchwały na sesję zwyczajną, to również może poczekać na sesję zwyczajną, którą pan z kolei zwoła. I będzie przygotowana zupełnie inaczej uchwała. Dziękuję za uwagę, za sugestie. Trochę chcę przedstawić trochę to w innym świetle niż pan Damian to przedstawił. Nie dostaliśmy dwóch nowych dokumentów, całkowicie nowych. One, bo pan ma na myśli te projekty odnośnie Orła, tak? One są tylko podstawa prawna zmieniona i on nie jest, zaraz momencik, on nie jest, to jest nowy dokument całkowicie, że ktoś, nie wiem, dostał nowy dokument i teraz się z nim zapoznaje. Jest tylko zmieniona na nim podstawa prawna, uzupełniona i to mamy takie wyrażenie odnośnie, że załącznik do tego projektu jest taką integralną częścią tej uchwały, tak? I to nie jest jakiś nowy dokument. No ale mimo wszystko powinno to być w taki sposób przygotowywane, żeby tutaj pan było i z pieczątką i już kompletne, żeby nie poprawiać, ułatwi to nam przebieg pracy Rady, to nie ma wątpliwości. Jeżeli zadał pan pytanie, to czuję, że obowiązkowo panu odpowiedzieć. Tak, ma pan rację, ale w drugiej kwestii, którą chciałbym poruszyć, myślę, że wyrażam się na tyle jasno, że nie potrzebuję, aby ktoś w jakikolwiek sposób parafrazował to, co mówię, na język jeszcze inny. Dziękuję. Uważam, że oglądają tutaj różni mieszkańcy, niekoniecznie będący głęboko w temacie funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy Wierzbica. Starałem się to przedstawić w języku bardziej czytelnym i prostym, żeby wszyscy zrozumieli. Dziękuję. Przechodzimy do porządku obrad sesji. Mianowicie punkt pierwszy, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie wyrzeczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu Orzeł Wierzbica zabudowanej części działki nr 660 położonej w Wierzbicy zajęcie dyskusji w tym temacie. Poproszę o zabranie głosu pana wójta gminy Wierzbica. Szanowni Państwo, przypominam jeszcze, panie wójcie i wszystkim zajmującym na sali, z uwagi na słabą jakość nagrań, jakie są transmitowane na WIP-ie, proszę wszystkich o mówienie do mikrofonu i pojedynczo, żeby nie robić zakłóceń niepotrzebnych szumów. Dziękuję. Projekt uchwały to jest na wniosek zarządu GKS Orzeł Wierzbica, który wpłynął, kończy się umowa z dniem dzisiejszym i ta uchwała, która w tej chwili jest znak graficzny, oznaczony jest ten teren sportowy, czyli boisko, trybuny
i pomieszczenie socjalne. No i teraz uchwała, która wyraża zgodę na całą nieruchomość jest z kawałkiem 3,6 hektara. Rozpisa jest na dwie części. W tej chwili ten projekt dotyczy, tak jak powiedziałem, tej części przeznaczonej do rozgrywek, do stadionowej, nazwijmy ją tak umownie. No i teraz jest na okres, ilu lat zostawiłem wolne miejsce. Myślę, że co najmniej 3 lata to powinno być tutaj wpisane, żeby po prostu no, była to jakaś ciągłość funkcjonowania. Także ja proponuję, żeby to było co najmniej 3 lata. Dziękuję. Dziękuję. Może nim przejdą do dyskusji Państwo radni, to może jest obecny tutaj Pan Prezes Klubu, Pan Ryszard Dziczkowski. Panie Prezesie, chce Pan zabrać głos w sprawie? Nie wiem, czy mnie słychać. No, chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Sprawa tylko nie wiem, czy teraz. W tej chwili omawiamy jedną umowę. Do mikrofonu, Panie Prezesie. Do życzenia, a nie wiem właśnie dlaczego, bo co zrobiono dwie. Może ktoś powiedział, wyjaśni. Przecież te dwie umowy to obejmują jak tylko jedno. Są pewne różnice. I jeżeli chodzi o tą pierwszą umowę do życzenia budynku i stadionu, to doszło po prostu jeszcze wpisane energia cieplna. Do chwili obecnej port zakupu kolei ochronowego została gminna i to odbywało się przez już ponad 10 lat. A to było z tego tytułu zrobione, że to jest jeszcze za czasów Łuka Myśliwca. Obiekt ten był w ogóle nieoprywany i zamarzany rozmarza, więc wód mi się wydaje, że zabezpieczył wcześniej, bo ten obiekt się nie odbywał. Po prostu wziął na swoje barki ogrzewanie tego obiektu. I do tej pory to finansowało, na tym bardziej, że tam mieszka lokal, który zajmuje prawie pół tego obiektu. I tutaj w tej umowie jest tylko ogólnie powiedziane, że dług będzie ponosił koszty ogrzewania. Natomiast w jaki sposób będzie ten lokator po prostu rozliczany, tego nie ma w umowie. I nie wiemy jak. A powinno być, po prostu mi się wydaje, określone po prostu w jaki sposób na podstawie liczników, czyli tam jakichś innych po prostu wskaźników będzie ten lokator rozliczany z tego ogrzewania. Ja sobie nie wyobrażam tego, że klub będzie ponosił jeszcze koszty ogrzewania tego lokatora. Lokator płaci tutaj czynsz do urzędu gminy. Nie wiem ile płaci, to się nie interesuje, ale płaci. Gmina bierze z tego pieniądze. I z tej umowy nie wynika, tylko jest ogólnie powiedziane, że klub ponosi koszty tego używania. A chciałbym, żeby to jest możliwe, żeby to było konkretnie określone, ile, jak i co płaci. Z umowy też użyczenia, chodzi o drugą umowę, wynika, że tak odbywa się w niedzielę i na tych obiektach, w lasach zainteresowanych grubym mazakiem, jak gdyby, i w niedzielę,
jak gdyby klub oddaje do dyspozycji cały ten teren gminy do przeprowadzenia tego targu. Natomiast chciałbym powiedzieć i zaznaczyć jeszcze, że my w niedzielę rozgrywamy też mecze. I tych meczy jest bardzo dużo. Grają w tym Mundurzowa na tym stadionie. W związku z tym trzeba by było wziąć pod uwagę i te aspekty, że te sprawy, że są odbywają się mecze. Nie tylko w sobotę, gdzie przeważnie gra pierwszy zespół, ale w niedzielę, gdzie gra dużo grup młodzieżowych. I kwestia tutaj wyznaczenia tego targowiska jest też po prostu taka niepewna, bo wiadomo, jak drużyna przyjeżdża na mecz, to przyjeżdża busem czy autobusem, musi zaparkować gdzieś, muszą zawodnicy być i mecz musi się odbyć na stadionie. Tutaj jeszcze raz podkreślam, nie wiem w jakim celu te dwie umowy zostały zrobione, bo przed tym była jedna umowa, w zasadzie te dwie umowy to precyzują prawie wszystko, co było w tej jednej. Może ktoś radny podpowie albo poinformuje. Jak nie przygotowują mózgu, panie prezesie, jak nie przygotowują mózgu. Spokojnie, proszę to powiedzieć panu. Nie, nie, przepraszam, ja niewłaściwie tutaj... Ale na jedno pytanie mogę panu coś powiedzieć. Panie przewodniczący, mogę? No, panie prezesie. Na bieżąco, tylko panu odpowie. Po którym projekcie z rzędu, bo to jest chyba trzeci czy czwarty, niech pan przeczyta punkt. Paragraf 8, podpunkt 2. Opłaty za energię cieplną dotyczącą lokalu mieszkalnego nie mogą być większe niż opłaty wynikające z ustalonej taryfy energetycznej. Ale to nic nie daje. Co to no ja panu mówię, że piszę. No, ja to przeczytałem. Ja mówię, teraz ten jeszcze jeden do powiedzenia. Te umowy jednak się różnią tylko tym, że okres wypowiedzenia jest jednomiesięczny, ale bez podania przyczyn. W umowie starej było zawarte, że jeżeli coś tam zawala, zawini lub ten, co bierze wyliczenie, wtedy jest okres wypowiedzenia miesięczny, ale są przyczyny. W tej chwili tych umowach nie ma. Także strona użytkująca może w każdej chwili wypowiedzieć klubowi tę umowę bez podania przyczyn. Nie wiem, czy to jest właśnie, czy zapomniano właśnie to przepisać z tej starej umowy po przecinku pewne zdanie. Druga rzecz, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza to chyba tutaj gmina, wójt, czy rada musi się określić, czy targ będzie mógł się odbywać na terenie parkingu gminy. W tej mapce obrysowanej tego targu nie ma. Więc tutaj proszę o wypowiedź, czy ten targ może się odbywać na terenie parkingu, na drodze wyjazdowej, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, czy to będzie ścigane przez policję, jeżeli to jest nielegalne, czy będziemy mogli dalej prowadzić tę działalność. Tak jak wypowiem. Ja na razie tyle, ale... Myślę, że pan prezes już zostanie wywołany do dyskusji. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że umowę sporządzał urząd, do którego wniosek wpłynął przedłużenie umowy. A rada mają przyjąć lub nie. Dlaczego ona jest w dwóch egzemplarzach i dlaczego ona tak brzmi, a nie inaczej. Sporządzała ją pani inspektor na wniosek, no, bodajże pana wójta, tak? Poproszę o zabranie głosu panią inspektor. Ja się może ustosunkuję. Prezesa. Nie jest określone w umowie użyczenia
w ogóle plac przed Urzędem Gminy, ponieważ to nie jest przedmiotem użyczenia. Pan wnioskował o oddanie użyczenia działki 660, na której położony jest stadion i tamte place handlowe, tylko i wyłącznie, więc nie może być przedmiotem użyczenia tutaj plac przed gminą. To jest inny numer działki. Także dlatego nie ma ujęte ani w uchwale, ani w umowie użyczenia. Natomiast jeżeli chodzi o rozdział na dwie, no to przecież na pewno nie była to moja decyzja. No, Rada Gminy chyba doskonale pamięta, co było na poprzedniej Radzie, jakie były wnioski, żeby do poprawy, żeby rozdzielić. Także to nie jest moja na pewno decyzja. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Nim zabiorą głos radni, chcę tylko zauważyć i przypomnieć, że są tutaj z nami młodzi ludzie, piłkarze, którzy, tak szczerze mówiąc, to nie interesuje ich jakimś oko, bo oni pewnie mają pasję, chcą grać na warunkach, gdzieś są to wciągani. My jako dorośli ludzie, radni, powinniśmy to w taki sposób przygotować, być przygotowane, a my ewentualnie to, co na co się nie zgadzamy, bo musimy to pewnie większością wyeliminować, poprawić i to podjąć uchwalić. Dziękuję, proszę o zabranie głosu. Jest ktoś z radnych chętnych, albo proszę pan radny, na będzie można. Bardzo dziękuję. Panie wiceprzewodniczący, może zanim faktycznie rozpoczniemy dyskusję, ja bym chciał usłyszeć, czym kierował się pan projekt, przedstawiając przed radę jako załączniku uchwały taką umowę właśnie. Bo tak jak słyszeliśmy na samym początku z wypowiedzi pana wójta, to przecież powiedział, że to jest wszystko stworzone na bazie wniosku od pana prezesa stowarzyszenia. Słyszymy zupełnie coś innego, więc proszę wyjaśnić, w jaki sposób mamy dyskutować nad czymś, kiedy pan wójt nie ustawili tak naprawdę fundamentu, od czego powinniśmy zacząć. Odnosząc się do kwestii piłkarzy, a to może za chwilę, tak, bo faktycznie to jest wątek odrębny, nie powinien być mieszany z biznesem, po prostu z biznesem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana radnego Matyckiego. Panie prezesie, nie było pana na poprzedniej sesji i w tamtym egzemplarzu, który tu posiadam, ale już trzymam egzemplarze, 6 umów, 6 projektów, już się gubię. Było, że pan nieodpłatnie zbiera pieniądze i kasę. Na to my jako radni nie mogliśmy się zgodzić, bo po poprzedniej umowie aktualnej do tej pory jest, że inkaso jest dla gminy, tak? A kto taki punkt wpisał, też my nie wiemy. Też musimy tego nie przygotowywali. Przepraszam, panie Marku, może pozwolę panu wójtowi odpowiedzieć na pytanie, które zadałem. Bo być może nie będzie sensu dalej dyskutować. Panie Damianie, proszę, proszę, każdy zobaczcie. To znaczy, ja myślę, że sens dyskusji jest zawsze. Panie wójcie. Proszę bardzo. Sens dyskusji to jest zawsze, panie radny. I chcieliśmy i na poprzedniej sesji pojawił się, gdy była przygotowana uchwała, pan radny tam zauważył, że jakiś niedoskonałość, bardzo dobrze, ale rozmawiajmy już o tym dokumencie, który jest. Przekładamy to na sesję, następną sesję, w tym wypadku ja rozumiem sesję nadzwyczajną, bo umowa się kończy 30 czerwca. Tydzień temu dokładnie spotkaliśmy się z panem zarządem Orła. Zaprosiliśmy radnych, zaprosiliśmy przewodniczącego, żeby w tym spotkaniu uczestniczyć. Nikt nie przybył na to spotkanie, więc my podjęliśmy ten trud i tą umowę użyczenia przedyskutowaliśmy. Oczywiście rodzą się tutaj takie pytania, chociaż ja, pan prezes mówił tutaj o mieszkaniu. Dlaczego tutaj nie ma mieszkania wpisanego? Dlatego, że w paragrafie pierwszym jest, że poza budynkiem, poza tym lokalem mieszkalnym. My chcemy wypożyczyć tutaj w tym momencie, wyużyczyć klubowi tereny, te, które on zawiaduje. Natomiast to, co pan radny Matejski zauważył w punkcie 8, paragrafie 8, punkt 2, mówimy, że nie mogą być większe niż opłaty wynikające z ustalonej taryfy energetycznej dla osiedla. Dlatego. I to są dwie rzeczy, które my dostrzegliśmy.
Teraz powinniśmy dyskutować nad tą umową, co jest tu jeszcze niedoskonałe i na jaki okres chcemy użyczyć te tereny klubowi, bo to jest najważniejsze. Natomiast mówienie, że nie wiem, że tutaj nie ma sensu, czy jest sens rozmawiania, to chyba nie, ten, nie w tej chwili. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Zaproszenie w imieniu zastępcy pana przewodniczącego dostałem. Dostał też radny Czarniecki. Ja z uwagi na obowiązki służbowe nie mogłem być, bo może być, że z dnia na dzień się dowiedziałem. Nie wiem, czy pan Czarniecki był, ale też mogli być zaproszeni radni ci aktywni w tej kwestii Orła, którzy mieli jakąś wizję i coś do powiedzenia. Nie było ich. Tyle, dziękuję. A to co można? Znaczy, no ja w sprawie ciepła pani z Zielona dokończę i będziemy mieli jedną sprawę zakończoną. A dworca proszę, panie Zielona. Panie Wójcie, nie życzę sobie, aby używał pan takiej retoryki, że zaprosił pan radnych. Bo przed chwilą usłyszeliśmy od przewodniczącego, że zaprosił pan dwóch, a mówi pan o całej radzie. Po pierwsze, nikt mnie nawet nie poinformował o tym spotkaniu, a z tego co wiem, do informacji o spotkaniu było z jednodniowym wyprzedzeniem. Więc proszę nie mówić o jakimkolwiek planowaniu. Odnosząc się do daty, że jutro kończy się umowa i dzisiaj się spotykamy właśnie do tego, powtórzę to, co powtarzam jako mantrę. Jesteście Państwo jako urząd mistrzami ostatniego dnia, ostatniej chwili. W ten sposób wybieracie presję, przynajmniej wydaje Wam się, że wybieracie presję na Radzie, bo coś trzeba zrobić. Przeprowadziliście dzisiaj sportowców, którzy podkreślam po raz kolejny, nie powinni w ogóle uczestniczyć w kwestiach rozważań biznesowych. Bo w tym momencie to mam wrażenie, że my o biznesach rozmawiamy. Ci panowie to tak naprawdę pasjonaci. Grają i roznoszą, sławią imię naszej wierzbnicy takiej, a nie innej, na inne gminy, inne powiaty. A wykorzystujecie państwo tych chłopaków do tego, żeby wywrzeć kolejny raz jakąś dziwną presję. Także proszę powstrzymać przed taką retoryką uwolniania. Dziękuję. Panie radny. Proszę panie radny. Szanowni Państwo, ja poinformowałem przewodniczącego klubu Alternatywa, pana Damiana Czarnieckiego, będąc świadomym, że jeżeli sam nie mógłby uczestniczyć, to kto kogoś z radnych poinformuje. Także nie wiem, czy w tym momencie to wy jesteście, nie informowałem wszystkich radnych rzeczywiście, a najważniejszego, czyli klub przewodniczącego klubu Alternatywa, został poinformowany. Proszę mieć kompetencje do wewnątrz swoich tutaj struktur, a nie do mnie. Nie wiem, jakim prawem pan teraz mówi, że sprowadziliście państwo piłkarzy. To znaczy, kto sprowadził piłkarzy? Ci panowie są, może oni są członkami zarządu. Nie brał pan tego pod uwagę? I ci młodzi ludzie, oprócz tego, że grają, to mają też misję społeczną pewną. I być może, że są zainteresowani, jak ta dyskusja przebiega. Także bardzo proszę nie rzucać tutaj, kto sprowadził i bardzo proszę nie sugerować, że to ja sprowadziłem piłkarzy. Bo ja sobie tego nie życzę, panie radny. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy możemy przejść do meritum obrad? Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego. Zostali, trzeba panu przedstawienie. Panie Damianie, proszę o... Proszę doprecyzować. Zostaje przedstawienie jako zarząd, czy jako piłkarze? Jak pan ich przedstawił na początku sesji? Ja, wchodząc na salę, zobaczyłem nowe twarze, zapytałem po prostu... Ale co pan przedstawił radzie? Czy to są członkowie zarządu, czy to są piłkarze? No z tego co ty poznaję, to jest pan trener i piłkarze, tak? Piłkarze. To w takim razie, w którym miejscu się byle, panie komisarzu? Klub Alternatywy to jest 3 radnych. Przypominam, nie 15. Panie Przewodniczący. Tutaj już pan radny Matejski długo trzyma rękę. Proszę panie Matejski. Po pierwsze, będzie pani dostępna. Proszę państwa, przypominam się rok temu. Pan Matejski poszedł pomóc, zgodził się na stadionie. Wszystko było później na pana Matejskiego, że pan Matejski jest winny wszystkiemu. Może i dobrze, że radni nie poszli. Bo by znowu powiedziano, że radni są winni. Druga sprawa. Panie prezesie, ogrzewanie mieszkania. Pan Matejski sam zgłaszał tu i pan Noga i mówił o tym też. Chyba to było panie przewodniczący w lutym albo w styczniu, pani Kucińska przychodziła. Co miało się stać? Lokal miał być opamiarowany, tak pan wójt powiedział, tak? Że założymy liczniki. Proszę państwa, założymy liczniki, żeby się rozliczali. Rozmawialiśmy o gigadżulach i tak dalej i tym podobnie.
Czyli ogrzewanie już pan ma też wyjaśnione. I trzecia rzecz. Ja nie jestem szkrubu alternatywy. Przepraszam pana bardzo. Nawet jak pan powiadomił już pana Dymiara Czarneckiego, to nie miał obowiązku mnie powiadamiać, bo ja nie jestem szkrubu alternatywy. Jestem na tym niezależny. I chciałbym dla gminy jak najlepiej. I powtarzam jeszcze raz. Ciepło powinno być już dawno załatwione. Problem zgłoszony na początku tego roku, styczeń, luty, mam dobrą pamięć w tym temacie, bo sam zadawałem pytanie pani Kucińska, władzy pana. Na jakiej podstawie wyliczyła takie koszty? Pamiętacie państwo? No ja pamiętam, no może część rady też pamięta. I w protokole to jest zapisane. I ja się dziwię, że do tej pory już jest, nie wiem, lipiec? No i nie ma tego upomiarowania. No to, ale jest taki zapis, że będę... Ale jest to upomiarowanie. Jest licznik, tak? No oczywiście. No to trzeba powiedzieć, trzeba było napisać, że... Ale pan mówi... Nie, panie wójcie, tu jest napisane, będę taryfy, to ja myślałem, że pan wyciągnie średnią z osiedla dla tych mieszkań, bo te mieszkania, chcę panu przypomnieć, nie są ocieplone. A na osiedlu już większość bloków, 3/4, czy prawie wszystkie już są ocieplone, panie wójcie, to już jest różnica. Ale jeżeli jest licznik, to jeszcze lepiej. Bo dopóki nie będzie lokal ocieplony, tym więcej energii będzie zużywał, tak panie Kamilu? Właśnie, no i to samo myśmy zrobili w styczniu czy w lutym tego roku. Czyli tak, liczniki są, to ja nie widzę tu problemu. Jest cena gigajoula, są liczniki, wyliczy się i mieszkanie spłaci tyle za wyciągu. Klub za niego nic nie będzie płacił. Chyba że wtedy trudny, że pan prezes powie, że chodzi o to, że pan prezes będzie płacił za olej, a my tym olejem będziemy ogrzewać, no nie? To trzeba będzie gigajoule przeliczyć na litry oleju, żeby sprawdzić, ile litrów oleju potrzeba spalić na wytworzenie jednego gigajoula energii. Tak panie Kamilu? No pan Matejski zna te sprawy ze wspólnoty. I to nie będzie trudne i bardzo skomplikowane. Także panie prezesie, jeżeli tak jest, jak pan wójt mówi, że licznik jest założony na to mieszkanie, lokal mieszkalny, to nie będzie problemu wyliczenia i litrów oleju zużytego i jednostek gigajoula pochłoniętego przez to mieszkanie. Bo ja myślałem, że z tego zapisu, że będę taryfy, to myślałem, że to jest średnia taryfa bloków na osiedlu, wiecie, bo jak nie ma licznika. Bo jeszcze na poprzedniej sesji, jak żeśmy te uchwały mieli dyskutować, to się pytałem, czy są liczniki. I nikt wtedy nie odpowiedział, ale czy są liczniki. Panie radny. No to ja w takim razie, jak nikt nie odpowiedział, nie wiedziałem. Dlatego stąd w związku z tym moje pytanie. Czyli skończyliśmy temat ogrzewania mieszkania prywatnej osoby i przejdźmy do tematu naszego, sportowego, wydzierżawienia, wynajęcia. I ja mam takie pytanie do pana mecenasa w związku z tym. Panie mecenasie, bo tu mamy różne formy prawne. Niech mi pan powie, z czym się to wiąże i czym się to różni. Bo w każdym uzasadnieniu mamy napisane tak. Ja sobie tu zapisałem. Forma prawna różnica. Wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy i tak dalej. Wydzierżawienie, wynajmowanie, wiem co to jest. A użyczenie co to jest? Zdanie za darmo? Tak, jest to mowa, jedyna umowa dotycząca oddania we władanie innej osobie nieruchomości, mająca charakter nieodpłatny. Aha, czyli proszę państwa, dlaczego oddajemy za darmo? Przecież wszyscy oni nas wynajmują lokale mieszkalne od prywatnych osób, to płacą za to wynajem i plus media, tak? Ci, co wynajmują pole od kogoś, czy dzierżawią pole, też płacą za to. Ja teraz się zastanawiam wedle tych umów, bo pan prezes bardzo narzeka. A ja tu widzę, że to nie jest tak dobrze dla gminy, w naszym stanie finansowym. Bo zastanawiam się, tu jest wypisane w uzasadnieniu wydzierżawienia lub wynajmowania, a tu użyczenia. Pan mecenas wytłumaczył, użyczenie to jest danie czegoś za darmo, we władanie. Czyli dajemy swój majątek, bo pan prezes nie był na poprzedniej sesji, bo pan wójt mówił, że nie ma pieniędzy na płacenie faktur, panie prezesie. To ja panu to przypomnę z poprzedniej sesji. Jak pan odsłucha to poprzednią sesję, to pan się dowie. I gmina jest w trudnej sytuacji, bo nie ma zapłacenia faktur. A tu nam się stawia użyczenie, czyli darmowe danie. Darmowe danie we władanie. Jeszcze na minimum na 3 lata. Minimum na 3, no nie, bo pomyśleć trzech to już rada, a pan wójt sobie myśli, że 3 lata. Ja nie wiem, czy to nam pomoże w tej sytuacji finansowej gminy, czy przeszkodzi. Bo pani skarbnik mówi, że brakuje pieniędzy na poprzedniej sesji. Pan wójt mówi też, że brakuje pieniądza żywego na zapłacenie faktur. A tu to, co pan Karol Lech powiedział, w centrum gminy, miejsce takie, złotą żyłę, jak to nazwał, no oddajemy mu życzenie. Jeżeli pan Zielonka mówi, że mówimy o biznesach, finansach, to chyba młodzi ludzie też wiedzą, co to znaczy finanse i biznesy i każdy z prywatnego życia może pewne rzeczy przejąć. Nikt nikomu nie daje własnego lokalu, nie wynajmuje bezpłatnie. Tylko raczej żąda zapłaty za wynajęcie i opłaty za metra, tak? Jeżeli ktoś wydzierżawia ziemię, to też nikomu nikt za darmo nie wydzierżawia ziemi. Tylko też albo plon, na plon się decyduje w jakimś tam stosunku, albo na pieniążki.
A teraz ja się zastanawiam, dlaczego mam dodać pożyczenie za darmo wszystko? Jeżeli gmina nie ma pieniędzy, ja rozumiem panów. Panowie jesteście zainteresowani jako stowarzyszenie. Robicie wszystko dla swojego stowarzyszenia, ja was rozumiem. Ale zrozumcie nas radnych. My mamy całą gminę na głowie i robimy wszystko na to, żeby w tej gminie starczyło dla wszystkich potrąbów. Ja rozumiem panów, co przyczyni. I chwała im za to, że pilnują swojego interesu. Ale ja jako radny muszę pilnować interesu całej gminy. Nie tylko stowarzyszenia Orzeł czy stowarzyszenia Chwała Gospodni Wiejskich, tylko całej gminy. Dziękuję. Poproszę panią radną miasta. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałam zapytać jeszcze odnośnie zaproszenia radnych do pani burmistrza, z tego co pamiętam, tu mamy 5 klubów radnych. Czy wszyscy przewodniczący klubów pozostali bez zaproszenia? No i czy my właśnie? Ja myślę, że akurat zaprosiłem, zapraszając pana radnego przewodniczącego klubu alternatywa, to zapraszałem tych radnych, którzy byli najbardziej aktywni przy, no właśnie, żeby po prostu te umowy były przygotowane tak, jak państwo oczekujecie. I stąd też rozmowa z tych, którzy radni nie wracili, nie chcieli, nie mieli czasu, bo to był dzień po dniu praktycznej sesji. Dlatego ograniczyłem się do jednego. Panie radny Matejski, przepraszam pana, następnym razem jak tylko będę, to będę z telefon jest do pana radny. Tak, tak, ale panie wójcie, wie pan, ja na każdą sprawę gminy przychodzimy. Panie radny, to ja napiszę, ponieważ to było tak, to chcieliśmy jak najszybciej do tego przystąpić, to do pana, jeżeli się nie dodzwonię, to napiszę SMS-a i to się zrobi. Panie wójcie, ale ja ostrzegłem radny, że może lepiej nie przychodzić. Bo jak coś się nie uda, to radny Matejski był wtedy, gdy tak pan prezes powiedział, że radny Matejski jest winienno, że się nie udało. Szanowni państwo, przypominam, że zadałam głos. Panie radny, ja nie rozumiem, co to znaczy, coś się nie uda. Mamy dylemat do rozwiązania. Co to znaczy, coś się nie uda? Nie. Panie wójcie, ja mówię o poprzednim roku. Jak najpewniej przygotowali umowę do życzenia, tak, żeby się ta dyskusja ograniczyła do minimum. No to idźmy właśnie już. W tej chwili rozmawiamy, a dlaczego, a co. Ja uważam, jeżeli takie niefapa popełnione, to rzeczywiście będę dzwonił do każdego z radnych osobnych, bo poproszę. Dziękuję. Panie Marku, ja tylko przypominam, że ktoś podniósł rękę i czekam na zabranie głosu pół godziny. Proszę nie przerywać, jak ktoś tam... Nie przerywam, tylko proszę o zakończenie. Dziękuję panie wiceprzewodniczący, że czuję się tutaj dyskryminowana i podejrzewam, że niektórzy radni, którzy również nie dostali zaproszenia, również tak się poczuli. Panie wójcie, dlaczego pan uważa, że tylko jedna czy dwie osoby są aktywne, a reszty rady to, co nie obchodzi, to, co się dzieje w gminie? To, że nie zabieramy głosu czasami w niektórych kwestiach, to nie znaczy, że nas to nie obchodzi. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Wójcieński, pierwszy proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w uzasadnieniu do obu tych uchwał, w zasadzie na pewno do jednej, bo akurat ten mam przed oczami, jest napisane, że wystąpił prezes o użyczenie tego gruntu i takiego wniosku nie mamy załączonego do dokumentów. Ja bym chciał sprawdzić, czy wszystko, o co wnioskował prezes zarządu GKS-a, że zostało uwzględnione w tej umowie, i jestem do przyczynienia tego uchwały, umowa i uchwałę. Czy moglibyśmy trzymać ten wniosek? Pan prezesa, dziękuję. Ja nie mam. Pani Marzeno, ten raport to stać mi nie wiem. Nie. To kogoś po... Panie sekretarz, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Drodzy państwo, ja nazywam się Czarnecki, nie moje nazwisko się podoba. Nie chciałbym, żeby tutaj ktoś sobie tyłek podcierał moim nazwiskiem. Odnośnie zaproszę, nie zaproszę. Nie powinienem tego komentować, powinienem to przemilczeć, ale powiem, jak było w rzeczywistości. Dostałem we wtorek, w podziel mieliśmy sesję, dostałem we wtorek około południa. Zadzwoniła pani Marzena, zapraszając mnie na środę, na godzinę bodajże 10, na spotkanie odnośnie spraw kołowych. Grzecznie powiedziałem, że jak nie tylko obowiązki i dostałem to jako imienne Damian Czarnecki, co jest bardzo ważne w kontekście tego, co pan wójt mówi. Odpowiedziałem, że jak tylko obowiązki zawodowe pozwolą, to przy
3D, a ewentualnie do godziny 8 następnego dnia poinformuję, czy będę, czy nie będę. O godzinie koło 22 rozmawialiśmy z panem przewodniczącym. Ja w tym momencie, 22 wtorek, dowiedziałem się, że to ja zostałem zaproszony, a pozostali radni nie. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że został zaproszony przewodniczący klubu Alternatywa, który w domniemaniu pana wójta miał zaprosić w jego imieniu na to spotkanie, tylko ja zostałem zaproszony jako Damian Czarnecki radny. I od pana przewodniczącego dowiedziałem się, że nas będzie tylko dwóch jest zaproszony. Pan przewodniczący z racji zawodowych nie mógł się stawić i o tym rozmawialiśmy o 22 we wtorek. I ja w środę poinformowałem o 8, że też ze względu na to, że był bardzo duży natłok sesji, też nie mogłem sobie pozwolić na przyjście do tego. Także prosiłbym następnym razem trochę szanować moją osobę i funkcję, którą sprawuję. To się ma tak do rzeczywistości. Teraz przejdę już do konkretów, bo chyba i trenerzy, i zawodnicy, i pan prezes spotkali się tu po to, przyszli tu po to, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, do porozumienia. Ja mam pierwsze, najważniejsze pytanie. Panie wójcie, pan jako odpowiedzialny za ten teren, który chce panu życzyć, chciałbym, żeby pan odpowiedział, jak pan widzi rozwój tego terenu, skoro jest propozycja od pana wójta wyszła, że 3 lata, to umówmy się na 3 lata. Jak pan widzi rozwój tego terenu w ciągu 3 lat? Proszę o odpowiedź. Zgodnie z tą uchwałą mamy przynajmniej na tą drugą część terenu utwardzać, tak panie radny, bo tutaj była wniosek i przegłosowane, że część terenu będziemy my z pieniędzy z inkasa 10% będzie przeznaczane na utwardzenie i na modyfikację tego terenu, bo na dzień dzisiejszy. W dalszej perspektywie państwo radni oczekują, że będziemy wnosić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, więc myślę, że to są kolejne rzeczy i powinniśmy się przypomnieć, ale to jest ta wizja. Ale czy ja mogę skończyć? Nie, ale ja skończę, a pan będzie mógł. Chciałbym wysłuchać jakiś ład i porządek. Zadam pytanie konkretne odnośnie terenu sportowego. A pan wójt mi odpowiada na odnośnie terenu pod ptak. Proszę o odpowiedź, nie padło. Panie wójcie, jeśli rozmowa odbiega od tematu, to proszę z odłączniku. A panie Czarnecki, proszę bardzo, dokończy pan wójtowi. Ja zrozumiałem, że temat ma być dotyczy całego tego terenu, więc w tej chwili powiedziałem, jeżeli chodzi o teren sportowy, to rzeczywiście dajemy to, co jest, a natomiast największym wyzwaniem to jest budynek, który chciałbym, żeby jak najszybciej był poddany termomodernizacji i przede wszystkim tak, żeby został ocieplony, żeby nie było tych strat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie radny Czarnecki. Bardzo konkretna odpowiedź. Teraz tak, przyszli tutaj chłopcy, przyszli trenerzy. Ja myślę, że oni chcieliby konkretów, tak jak i my. Drodzy państwo, w tamtym roku zmieniliśmy proporcje 30-70. I co my jako radni, którzy wnioskowaliśmy o tę zmianę proporcji, o co poprosiliśmy? Podkreślę, poprosiliśmy pana wójta, żeby te pieniądze nie zostały przejedzone w gminie, bo przecież to nie. Woli wyjaśnienia. To nie jest tak, że to, nie wiem, Czarnecki, Madejski, Juczyński chce tych pieniędzy dla siebie, tylko to wraca do budżetu gminy. I z tym założeniem to miało być zrobione już od tamtego roku, że to będzie przeznaczone na rozwój inwestycji. Tutaj obecny pan prezes i cały zarząd, widać, że oni sobie nie radzą z tym. Mieli wpływy, było to przez kilka lat utrzymywane, 70 dla nich, 30 dla gminy i żadnych inwestycji, ja przynajmniej, w budynek sportowy, na zewnątrz, w bieżnie, w trybuny, nie widzę. I stąd była nasza inicjatywa radnych, żeby te pieniądze zamienić w proporcje, żeby gmina, wójt i rada gminy miała większą kontrolę na to, na co idą te pieniądze. I to miało iść na infrastrukturę. Teraz od pana wójta usłyszeliście, że jak najszybciej.
kiedy to będzie jak najszybciej. Bo ja patrzę na ten budynek i on się nie zmienił od lat, odkąd powstał, tak? Wy pewnie chcielibyście mieć lepszy budynek, lepsze wyposażenie, lepszy sprzęt, lepsze trybuny, żeby to funkcjonowało tak, jak wy sobie to wyobrażacie. Tylko to, co sobie wy wyobrażacie, to trochę się mija z tym, co sobie wyobraża cała reszta. I teraz dopytajcie się szczegółów, bo znowu pójdzie na Donka, że to radni są niedobrzy. Macie tutaj pana wójta, macie radnych, możecie nas pytać śmiało, myślę, że pan przewodniczący da wam wolną rękę, wolny głos. Kiedy to będzie jak najszybciej? Panie wójcie, przygotowując tą umowę użyczenia, tutaj pan prezes się martwi o dochody, o utrzymanie tego budynku. Na jego miejscu też bym się o tym martwił. Tylko w tym momencie, jeżeli zamieniliśmy proporcje, te 70% jest do budżetu gminy, to my sobie wyobrażaliśmy jako grupa radnych, że to będąc w tamtym roku, to już w tym roku będzie jakaś pierwsza inwestycja. W budżecie nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnych inwestycji. Te 70%, które... Panie radny, pomijmy się pan. Nie jest 70% do budżetu gminy, 30%. Pomijmy się pan. Powiedział, że 70% do budżetu gminy jest kasa. Nie. No teraz jest 70%. 30%. No ale powiedział pan, było... Do budżetu gminy 70%. Nie, jest pani stary poseł. Nie ma. W tym momencie jest 70 dla budżetu gminy, 30 na utrzymanie sekcji sportowej Orła. Przepraszam. Ale z tych 70 do 70%. 80. Czyli jeszcze nie, bo że ma jeszcze mniej. I teraz na miejscu Orła zadałbym pierwsze pytanie. Co wy jako gmina, panie wójcie, co wy zrobiliście z tymi 80%? Czy to wróciło na klub, tak jak miało to być zrobione, czy nie? Proszę o odpowiedź, ewentualnie proszę mnie zapytajcie, jeszcze się dołączę do dyskusji. Przepraszam jeszcze panie Marku. Tutaj pan prezes boi się o utrzymanie. Ja się nie dziwię. Bo jeżeli jest taka umowa, pożyczenia, gdzie nie ma nic o rozwoju tego terenu, to ja mam takie pytanie, to po co my mamy ten teren przekazywać? Nie ma może źródła finansowania, żeby rozwinąć, żeby zrobić jakieś inwestycje, typu utrzymanie w składzie trybun, docieplenie budynku, żeby koszty ogrzewania były mniejsze, remont wieżni, remont trawy całego budynku, więc ta umowa generalnie jest zła dla obydwu stron. I teraz mamy przedstawicieli Orła, stowarzyszenia. Może dajmy im głos i może oni coś, jakąś nową wizję wprowadzą w utrzymanie tego klubu. Bo my jako radni nie zgadzamy się na marnotrawienie pieniędzy. Ani przez Orła, stowarzyszenie Orła, który zbierał do tej pory 70%, ani przez Urząd Gminy, który w tym momencie ma, jak pan Marek wspomniał, 80% i też te pieniądze są marnowane, bo nie wracają do klubu. Więc proszę o jasne określenie wizji z jednej i z drugiej strony, a wtedy my będziemy rozmawiać i podejmować jakieś kroki. Dziękuję. Ja tylko woli przypomnienia. Panie Marku, jeszcze tutaj wtrącę, tak, odwrócę do wcześniejszej wypowiedzi pana Czarneckiego. Wiedząc o tym, że ja nie będę na tym spotkaniu, to wiedziałem, że pan będzie, że pan, znaczy, pan też był zaproszony. Pytałem, czy pan będzie z tego względu, żeby ktoś z radnych był, żeby po prostu nie było właśnie tej całej tego zamieszania i ponownej rozmowy, żeby ta umowa była w taki sposób skonstruowana, żeby na radzie już było ok. Ale też rozmawiając, dostałem taką informację i już informowałem, że najpewniej nie będzie, to prosiłem, żeby ewentualnie kogoś właśnie z aktywnych radnych, którzy w tym temacie dosyć mocno... Dobrze, ale o 22 we wtorek, jak spotkanie jest w środę o 10. Ale to ja mówię. Ale to pana nie ja nie informowałem, tylko pana ktoś informował. Ja się pana dowiedziałem, że ja jestem zaproszony jako radny, a reszta nie. Czyli pana się dowiedziałem. Czyli w ten sposób, no, ale spotkanie inicjował pan wójt z panem prezesem. Ja byłem przez pana marzenie zaproszony jako Damian Czarnecki, nie jako przewodniczący Grubarka, tylko jako Damian Czarnecki. Ja o 22 we wtorek się dowiedziałem, że tylko ja i pan jesteśmy na spotkanie zaproszeni. Przecież ja dałem zdziwienie podczas rozmowy telefonicznej, tak? Tak, to była... To było 22 we wtorek i nie wymagajcie ode mnie, żebym ja jako...
ja też bym nie chciał, żeby ktoś mi zakłócał spokój 22. I ja też do nikogo innego nie dzwoniłem. Raz, że nie czułem się zobowiązany, bo ja dostałem zaproszenie imienne, a nie zaproszenie, jakby pani Marzena zadzwoniła do mnie, słuchaj, gościu, jest o 10, zawiadom resztę. Okej, okay, ja jestem winny. Ale w tym momencie ja dostałem od pani Marzeny zaproszenie imienne i od którego, powiedziałem. I od którego informacji otrzymałem? Około 12, 11, 12 we wtorek. Czyli... A od pana się dowiedziałem o 22 telefonicznie, że tylko my jesteśmy zaproszeni. Tak, i że mnie nie będzie. Ktoś wyznaczony, żeby to też było dwie osoby, że będę ze strony radnych. I pytałem z ciekawości, bo jest pan stroną, że tak powiem, zainteresowany tym tematem, czy pan będzie jako przewodniczący, jako chociażby, tak, żeby ta umowa była sponsorowana tak, jak rada by sobie życzyła, żeby nie było poprawek. Ale to nie było celem wtedy informowanie z funkcji jako przewodniczącego, tylko po prostu jako chociażby kolegi z rady i no, zainteresowania tym tematem. No, panie przewodniczący, tylko widzi pan tą nieścisłość. Jak ja teraz dostaję informację, społeczeństwo dostaje informację, że Czarnecki jako przewodniczący był zaproszony i Czarnecki czegoś nie dopełnił, no to jest bzdura totalna. Czarnecki był zaproszony jako radny Damian Czarnecki. I ze względów na obowiązki zawodowe nie mógł, bo przez ostatni tydzień wcześniej poświęciliśmy kilka dni tutaj i na komisjach, i na sesjach jeden, drugi. Dobra. Pani... Rozumiem, jak ten temat był zamknięty, proszę o zabranie głosu pana Rady Małopolskiej. Szanowni Państwo, drugi rok nam się z rzędu powtarza. Pamiętacie poprzedni rok? Też Rada walczyła, żeby umowa mu się kończył termin. W tym roku pismo wpłynęło 2 kwietnia, czy któregoś tam? 9 marca, o, 9 marca. Mamy lipiec, tak? Mamy lipiec. Czy gdyby pan wójt zwołał radnych wcześniej, wielki z panem prezesem Baju, czy byśmy nie ustalili, a dzisiaj tylko zagłosowali? Panie przewodniczący. Następny temat. Dlaczego w czasach powiedziałem, że lepiej, że radni nie byli? Pamiętacie państwo, jak ja się zgłosiłem na stadionie, że przyjdę z panem prezesem do pana wójta? Pamiętacie? I dlatego w żartach powiedziałem, że lepiej, żeby kogo nie było, bo by było wszystko na tego radnego, co było. A trzecia rzecz, odnośnie budynku rewitalizacja. Panie prezesie, 5 lat temu byłem u pana z wnioskami do rewitalizacji. Pamięta pan. Prosiłem, żeby ludzie z klubu się podpisywali, bo będzie rewitalizacja osiedla, żeby ten budynek zrewitalizować, tak? Pan wójt obiecał, że zrewitalizujemy osiedle i budynek, tak? I minęło 5 lat. Proszę państwa, czy ja źle robię dla tego klubu? Ja jako jedyny podbiegłem do tego prezesa, tam do klubu, z gminy, z papierami, dałem, wytłumaczyłem, jak trzeba to wypełniać, żeby przynieśli do gminy, bo wnioski trzeba do konkretnego terminu złożyć. Złożyliście, a co dalej się stało? 5 lat mija, nie ma rewitalizacji osiedla, nie ma rewitalizacji klubu. Ludzie, kochani, no o czym my tu mówimy? Fakty, mówmy o faktach. Ja sam osobiście zaniosłem, bo byłem jako jedyny radny w tej rewitalizacji. To, co do pana wójta, że zawsze na sprawie gminne przyjdę ważne. Nigdy się nie wynikuje i przychodzę. I sam panu zaniosłem, pamiętam panie prezesie, że pani Grabska tam była i u pana w biurze, mówię, proszę złożyć, bo terminy wniosków się zbliżają końcowe, jak pan nie zdąży, nie będzie dobrany pod uwagę planie rewitalizacji. Pan przyniósł, złożyliście, no co dalej się dzieje? Nie wiem, bo 5 lat mija, programu nie ma otworzonego, ani osiedle zrewitalizowane, ani grób zrewitalizowany, budynek i przestrzeń. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana radny Tomasz Łuczyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wniosku pana prezesa, który możemy zobaczyć na rzutniku, jest informacja, taka, w zasadzie treść tego wniosku mówi o tym, że prezes chce przedłużenia okresu użyczenia na całej nieruchomości na 10 lat. To, co dostajemy w dokumentach, to jest teren nieruchomości podzielony na 2 części i pan wójt dokonuje na 3 lata. Nie usłyszeliśmy od pana prezesa Stowarzyszenia GKS Orzeł, czy te uchwały, które są nam przedstawione, pana prezesa satysfakcjonują? A jeżeli nie, to dlaczego? I bardzo proszę o taką odpowiedź. Dziękuję. A pana wójta proszę o odpowiedź, dlaczego takie przedstawił uchwały, które nie odpowiadają na wniosek pana prezesa. Dziękuję bardzo. Ja powiedziałem co najmniej 3 lata, panie prezesie. Można podnieść do 10 lat. Jestem za. Ale... Czyli już się to rozstrzygnęliśmy bardzo szybko. Tak, teraz druga kwestia, rozbicie działki na dwa obręby. Dziękuję. Panie prezesie, mogę jeszcze przedstawić. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy ja uczestniczę w posiedzeniach rady i nie wiem, radni nie pamiętają, co było zgłaszane? Panie radny,
W tym momencie to co wychodzi na to, że pracownica moja, która zadała sobie, zadała trud, wydrukowała to wszystko, które jest z rozbiciem na dwa, na dwie umowy niezależne, jedna dotyczy parkowiska, druga części sportowej, a pan mnie każe uzasadniać w tej chwili, dlaczego to tak jest? Pan chyba żartuje w tej chwili. Szanowni radni, czy wy uczestniczyliście? Pytam całej sali. Szanowni radni, czy wy uczestniczyliście, czy była sugestia ze strony rady, żeby to było podzielone na dwie części, czy nie? Czy to tylko ja słyszałem? Nie słyszę odpowiedzi. No to w takim układzie, czy chodzi na to, że wójt sobie tutaj i pracownikowi zadaje trudu. A może to na komisji któreś było? Pani ogłaszała. Kiedy to było? Wydaje, że na komisji chyba na radzie na sesji też... to nie było. I na sesji też się to pojawiło na zgłoszenie. Proszę panie radny zerknąć i przesłuchać to dokładnie, co było. Aha, no to ja zapraszam do siebie, przesłuchamy wspólnie. Panie radny, czy ja mogę do pana zwrócić się do jednego z radnych? Proszę. Panie radny Czarnecki, czy mnie się coś wydaje, że to miały być dwie osobne umowy, czy... Czekam przecież na odpowiedź, na głos. Nie pan, ja nie chciał się panem tutaj, jak pan powiedział, brzydko pan to ujął, bardzo brzydko. Ja przepraszam pana, że potraktowałem pana jako nie tylko radnego, ale jednocześnie przewodniczącego. Przepraszam pana bardzo. Jeszcze raz powtarzam, następnym razem będę dzwonił do każdego z osobnych. Pani Winiarska też będę do pani dzwonić. Żeby poinformować o takim spotkaniu. Nie ma sprawy. To ma się państwo nie zagwarantowane. Bo w tej chwili to wszystko, co my tu robimy, to jest temat zastępczy. Bo dla mnie jest ta uchwała, którą przygotowana była co najmniej półtora tygodnia temu. Terminy, koronawirus, sprawy kontaktowe, to wszystko można sobie brać. Tylko pytanie po co? Bardzo proszę panie radny Czarnecki, bo ja jakoś też robię przeżywam w tej chwili. Pytanie pana Ziołowskiego. Dziękuję. Przecież to jest świeże, co pan mówi. Dziękuję. Pan prezes tutaj czeka, ale panie Zielonka, minuta, tak jak nie wiem. Aż tyle? Dziękuję. Proszę. Chciałem krótko, ale to dobrze. Wywołuje pan tutaj kwestie związane z oczekiwaniami rady, które pan tak usilnie próbuje zrealizować. Panie trenerze, panowie piłkarze, w ubiegłym roku w październiku po opracowaniu krótkim 4 miesięcy tego, jak zamieniliśmy proporcje w inkasie, gmina wygospodarowała, otrzymała więcej o 60 tysięcy złotych. W ciągu tych 4 miesięcy. Tak. Poprosiłem osobiście, zapytam was jeszcze inaczej. Potrzebowalibyście zadaszenia trybunału. Chcielibyście mieć? Co to jest to zadaszenie na trybunał? To jest jeżeli potrzebna inwestycja, to staliście na inwestycję. Więc jeżeli chodzi o kwestię tego elementu, poprosiłem pana, aby te 60 tysięcy wygospodarowane jako pierwsza transza z tego zamienionego, odwróconego jakby tej proporcji, zagospodarować na zadaszenie i poprawę chociażby trybuny. Pierwsze, niech będą mieli kibice. Nieważne, ile ci chodzi, może przychodziliby częściej, więcej i w każdych warunkach pogodowych. Co pan z tym zrobił, panie Wójcie? Nic. Nic się nie wydarzyło w tej kwestii, a teraz pan próbuje z siebie zrobić męczennika, w jakikolwiek sposób podkreślając swoją aktywność. Jest cały wór aktywności ze strony rady, który pan jeszcze nie zrealizował, a my czekamy. I nie robi pan z tym nic. Więc uczynił się pan teraz w tym momencie jednego elementu, który mi to jeszcze minęło, który w kategorii realizacji pańskich obowiązków nie by się panu udał. Dziękuję. Dziękuję. W woli wyjaśnienia tutaj panu wszystkich obecnych z Orła reprezentuje pan prezes. Jeśli proszę nie wywołać ich do odpowiedzi, jeśli będą chcieli zawrzeć głos, podniosą rękę, na pewno ich dopuszczę, a tak, to tutaj pan prezes ich reprezentuje. Jeszcze jedną rzecz proszę chcę wrócić, bo nie usłyszałem, pan Czarnecki chciał tutaj chyba... Chciałbym, żeby pana usłyszeć pana, czy to ja mnie się wydawało, czy to panu Ziółczyńskiemu się wydawało. Słuszna sugestia, proszę pana Czarneckiego, wyborcie tutaj to próbować. Nikomu nic się nie wydawało. Taka sugestia, taka propozycja padła z mojej strony dwukrotnie, tak jak pani inspektor wspomniała. I na komisji, i na radzie. Jeszcze raz. Na komisji budżetu i finansów. Wniosek o po prostu
prezesa, ewentualnie zarządu na temat prowadzenia tego klubu na tych terenach, które dotyczą tych umów życzenia i wizji pana wójta, która przejdzie do konkretnej, do merytorycznej rozmowy i propozycji. Panie, to jest chyba ten czas, ostatni czas, ostatnia prosta, jak to radny Zielonka mówi, żeby o tym dyskutować. Tylko ja i na komisji, i na sesji prosiłem, żeby... Byliśmy się akurat zdziwieni, że pana Ryszarda nie ma na sesji, czyli tak jakby był niezainteresowany. Tak to my potraktowaliśmy, tak? Bo skoro coś od nas się chce, to siadamy do stołu, siedzimy teraz przy stołach i tak, słyszę wizję pana prezesa, ewentualnie członków zarządu, słyszę wizję pana wójta nad rozwojem tego terenu i za chwilę będziemy rozmawiać i ja rozszerzę ten pomysł, dlaczego to jest podzielone na dwie działki, bo chyba z tego wynika, że tylko ja jeden wiem, o co chodzi. Ale ja bym chciał usłyszeć najpierw tę wizję przedstawioną przez pana prezesa i przez pana wójta. Pani Agnieszko, pani radna Moskowicz, czy pani jest w stanie przytoczyć ten wniosek komisji budżetowej? Pani przewodnicząca. Tak, to jest może tylko protokół. Był z dnia 10 czerwca 2020 roku i rzeczywiście na komisji budżetu i finansów wpłynął wniosek po prostu o to, żeby mi się wydaje z tego, tu są te dwie uchwały, że było podzielone i po prostu ten plan zagospodarowania przestrzennego pod ten teren targowiska. Tak, to była pani Agnieszko jedna z propozycji na komisji, którą później głośno powtórzyłem na sesji. I to jest fakt niezaprzeczalny. Ja nie wiem, po co ta dyskusja. Kwestia może sprawdzania dwóch stron, czy wiedzą o czym rozmawiamy. Ja wiem, co zaproponowałem. Wiem, dlaczego to zaproponowałem. Za chwilę rozwinę te myśli, tylko chciałbym poznać wizję i chciałbym, panie przewodniczący, żeby pan doprowadził do tego, żebyśmy tę wizję poznali, zanim przekaże pan głos pozostałym radnym. Bo tak to będziemy się znowu kręcić wokół tematu, a nie w temacie. Dziękuję. Dobrze. Woli więcej jeszcze, żeby to było od podstaw, wiadomo było, o co chodzi. Nim tutaj strony rozwiną wizję, poproszę o zabranie głosu radnego Karola Lecha. Dziękuję. Pierwsza rzecz, problemem tego terenu nie są trybuny na kibiców. To, co się pojawia tutaj z tymi trybunami, to umówmy się, to jest to ruina w budynku, który zewnętrznie wygląda jak wygląda w lat 50. I to jest rzecz, którą powinniśmy się zająć najpierw, a nie trybuny, nie bieżnia. To, co jest 10%, które z każdego pani skargi, ile już tych pieniędzy, bo ostatnio było 8 tysięcy, jak widzieliśmy się, więc teraz już to nie jest 12, nie? 10 tysięcy, rewelacja. Wpłynęło 100 330 do dnia dzisiejszego. Ile wpłynęło z opłaty targowej? Od początku roku. Od początku roku, tak. Czyli 80 tysięcy. 24 319 została wypłacona prowizja. W gminie zostało 76 tysięcy. 11 zł. Super. Chcę, żeby brzmiały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, wbrew temu, co się mówi, nikt z nas nie chce klubu likwidować. Absolutnie nikt, nikomu nie zależy na tym, żebyście wy przestali grać w piłkę. To jest jakiś nonsens, bzdura totalnej farmazy. Nam zależy na tym, żeby gmina, która jest w dramatycznej sytuacji finansowej, co padało tutaj wielokrotnie, już nie będę tego powtarzał jak mantry, że to nie jest długa, żeby ta gmina przetrwała i miała płynność finansową, dlatego też te proporcje są jakie są i dlatego też nie możemy obecnie ich zwiększyć. Natomiast chcemy, żebyście też stowarzyszenie, żeby ten budynek miało odnowione, żeby ten teren targowiska wyglądał trochę lepiej, dlatego te 10%, które my oszczędzamy, będzie inwestowane w ten teren. Kolejna rzecz jest taka, dlaczego są te dwie osobne umowy, których pan, panie prezesie, nie rozumie? Ano dlatego, że w mojej ocenie, i tu będę za tym całkowicie będę to popierał, jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli zrobimy plan zagospodarowania przestrzennego, powinniśmy w trybie przetargowym, najpierw powinniśmy po prostu targowisko stworzyć.
formie prawnej, bo jak wiemy, tego nie ma. Stworzyć to tak blisko w formie prawnej, a potem stworzyć przetarg na osobę, na firmę, która zajmie się organizacją i zbieraniem kasy, żeby to miało ręce i nogi. Ja nie chcę panu w żadnym stopniu umniejszać zasług, nie chcę panu, żeby pan nieźle nie zrozumiał, że ja panu coś chcę zabrać, że rada chce panu coś zabrać, że wójt panu chce coś zabrać. My chcemy tylko to, żeby te pieniądze z targu, żeby to było transparentne, żeby to wszystko miało sens większy niż wy zbieracie, dajecie do nas, w gminie się to przejada, 10% będzie na inwestycje. Jeżeli zrobimy to w taki sposób, że będzie firma, która zajmie się tym, to będzie legalne targowisko, myślę, że dla nas też będzie to korzystne. I nie jest istotne w tym momencie, czy my jako stowarzyszenie do takiego przetargu wystąpicie o to, żeby to inkasu pobiegać, czy to będzie zupełnie inna firma. To jest dopiero melodia przyszłości. Najpierw trzeba to, tak jak tymi uchwałami zostało to przygotowane, rozdzielić jakby piłkę od biznesu. A biznes od piłki. A biznes od piłki. Dziękuję. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, na chwileczkę. Panie prezesie, pan Zielonka dobrze zwrócił uwagę. To przykład trybun. Ja się tu zgadzam z Karolem, że trybuny na razie nie są takie potrzebne, bo są, tak? Ale pan Zielonka jako przykład to dał. Proszę państwa, kto walczył o podniesienie, nawet pan mówił, że nie zapłacą nam wyżej o złotówkę. Pamięta pan? Panie prezesie, czy nie? Bo ja pamiętam. Ja mam jeszcze dobrą pamięć, to niedawno było rok temu. I teraz tak, jak rada złożyła wniosek, wszyscy krzyczeli, że nie. Jak rada uzbierała pieniędzy 60 tysięcy, co pan Zielonka mówi, to kto wydał te pieniądze? Ale nie na stadion, to kto wydał? No pan wójt. Pan Karol dlatego w tym wniosku drugim, szanowni panowie, słuchajcie, kto dla was chce dobrze, złożył wniosek, żeby pieniądze zebrane zabezpieczyć, czyli cel. Gdybyśmy te 60 tysięcy zrobili tak jak pan Karol teraz, to byśmy mieli już 90-80 tysięcy teraz. I byśmy inwestowali coś. A mamy 10. A tak to tak, my jesteśmy ciągle winni, bo podnosimy, chcemy was wygonić, nie damy wam dać piłkę, a ci, co wydają pieniądze, są dobrzy. Tylko że nie wydają te pieniądze na was. A my chcieliśmy, żeby z tego stadionu te pieniądze były dla was. Czy my możemy wydać, my nie jesteśmy urzędnikiem. My możemy uchwalić, a urzędnik powinien zabezpieczyć, powiedzieć tak. Skoro rada podniosła, ja jakbym był urzędnikiem, to trzeba to zbierać, to może byśmy ten budynek zrobili. I dajcie zaproponować. Szanowni państwo, dzięki waszym propozycjom podniesienia złotówkę czy ileś na targowisku z metra, czy tam od sprzedaży, zebraliśmy przez ten rok 90 tysięcy. Tutaj mamy z inkasa jeszcze dodatkowe 10%, 10, 20 tysięcy, 30 zależy ile, bo ten koronawirus. Mamy 110, 120 tysięcy. Proponuję taką rzecz. Ocieplić budynek koronu, albo zmienić dach, albo coś. I rada wtedy dyskutuje, pomysły wymienia z zarządem gminy i tak dalej. I robimy, a tak to nic nie robimy, pieniądze się rozchodzą i wszyscy narzekają na radę. To trzeba się zapytać za co? Za to, że chcemy wam uzbierać pieniędzy? Za to się narzeka na radę, bo chcą uzbierać pieniędzy dla was? Pytajcie się tych, co wydają, gdzie wydali te pieniądze. I na co? Może były potrzebniejsze rzeczy, to co ja mówię, mamy całą gminę do utrzymania. Ale niech te osoby się przyznają. A nie, my jesteśmy wszystkim mówimy. Proszę państwa, my ciągle składamy jakieś wnioski, propozycje, żeby to zmienić. I od tylu lat przechodzimy tak, w kopiuj w klej. Co roku ta sama umowa, co roku te same zasady i co roku ten budynek tak samo wygląda. Od lat ilu? Od 50 roku, tak właśnie jak Karol mówił, został wybudowany. Czy my źle chcemy? My chcemy, żeby te pieniądze, któreśmy podnieśli, a wy zbieracie, żeby one zostały. Dlatego ten cel przegłosowaliśmy na osobną uchwałę, na propozycję Karola Lecha, żeby te pieniądze były wydane na cel. A szkoda, żeśmy zrobili błąd, że jakbyśmy podnieśli inkasę pani Zielonka, też żeśmy uchwałą nie zabezpieczyli tych pieniędzy. Bo pieniądze zginęły. Nie ma już. Poszły do gara. Poszły. Garze zginęły. I tyle chciałem powiedzieć, żebyście to zrozumieli, bo jeżeli jesteście w zarządzie, jesteście, to chyba rozumiecie nie tylko grę w piłkę, ale i zarządzanie finansami. To jest tak jak w domu. Jak jest 8 zł, to się kupi 2-3 oferki. Jak jest 20, to się kupi więcej oferki. I dziękuję bardzo. No i pan prezes też był wtedy przeciwko, bo nie zapłacą nam złotówki więcej. Zapłacili, zebraliśmy, a co ja wtedy mówiłem? Szanowni państwo, jest 500+. Kiedy mamy podnieść cenę za targowisko, jak nie wtedy, kiedy ludzie dostają 500+. I przychodzą wydać te pieniądze na rzeczy dla dzieci. Wtedy najlepiej, bo ludzie dostali, tę złotówkę nie odczują, jak dadzą dodatkowo za opłatę z metra, czy z ręki, czy z koszyka, czy jak.
No ale przepraszamy was bardzo. Myśleliśmy, że będzie inaczej. No może byliśmy naiwni. Teraz nie byliśmy naiwni, zabezpieczyliśmy te 10% i na koncie u pani skarbnik się do was zbiera. Jeżeli uzbieramy więcej, albo pan wójt zaproponuje dodatkowe pieniądze, chętnie przeznaczymy na stadion i zainwestujemy, coś zrobimy na tym stadionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O tym mówiąc, poproszę pana prezesa z uwzględnieniem tego, co pan tu Czarnecki wnioskował o wizję, żebyśmy dalej mogli procedować. Naszego funkcjonowania klubu. Proszę panie prezesie. Do mikrofonu prosimy, żeby głośno było. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Chciałbym zabrać głos i po prostu tutaj, żeby ta dyskusja nie trwała wiecznie, do samego wieczora, chciałbym sprawę wyjaśnić i po prostu przejść po jakieś głosowania z tymi uchwałami. Ja tylko powiem tak, szkoda, gdzie byście byli 10 lat temu. Do niektórych członków rady też się zwracam. Kiedy ten klub był w ruinie, kiedy drzwi się otwierało z buta, jak to się mówi, kiedy się budynek rozpadał, kiedy znalazło się dwóch radnych i przyjechało do mnie na działkę, na ulicę Wyśmą i powiedziało tak: panie Dyszkowski, my kochamy Orła, ratuj pan klub, bo nikt tego nie zrobił, jak pan tego nie zrobił. Panie Damianie Czarnecki, wiesz, pan tutaj grał. Pamiętam pan, ja byłem kierownikiem drużyny, pan był piłkarzem, jeszcze był młodziutki i jak ten klub kiedyś wyglądał, ale szkoda, żeście zapomnieli o tym, jak wyglądał no, 11 lat temu. 11 lat temu myśmy to wzięli z synem ten klub. Po prostu poprosiłem jeszcze Rafała Stąpola, że zaczniemy coś robić, żeby ten klub reaktywować, bo naprawdę ten klub zamarzał przez 5 lat i odmarzał, zamarzał i odmarzał, bo nie było żadnego centralnego ogrzewania, żadnej instalacji wodnej i żadnego chyba kaloryteru. Myśmy, nieprawda, że się nic nie zrobimy w tym budynku. On tylko z zewnątrz wygląda jak dawny przed tym komunizmu, nie? Ale w środku to jest budynek nowiutki, tak jak był z Igby zrobiony. Wszystkie ściany są nowe, wszystkie instalacje są nowe, wszystkie podłogi i pomalowane i o ten środek dbamy. Ja już dwa razy zmalowałem środek, bo tak przecież. A nie mogę się doprosić o tak. Piszę w każdym zebraniu sprawozdawczym prośbę do radnych od 10 lat. I do wójta. Proszę o zrobienie dachu i ocieplenie budynku. Przecież tego oleju opałowego by poszło 50% mniej. Wszystko ucieka przez dach i przez ścianę. Środek budynku jest nowy. Także na pewno niektóre pierwsze linie nie mają takiego wyposażenia. Mamy sprzęt, mamy do trenowania, mamy sprzęt też taki meczowy. Kiedy przyjmowałem klub, był jeden komplet piłkarski, który koszulki korzystały sobie nawzajem piłkami. Nie było żadnego kompletu. Proszę panie Zielonko, tak? No ten rejka, nie? Pogląda na nas, tak? Czy chciałby za pan to innym razem? Tak, proszę być zainteresowani dzień. No to proszę mi ten rejk wrócić, panie. Zostawiłem panu w sekretariacie. Tam jest wszystko dokumentowane. Mało tego, powołaliśmy komisję odbioru tego. Jest wdrożony protokół do prądu w klubie. Co w tym klubie było złe? Jak się ten klub przejmował? Nie było też trybun. Teraz są trybuny. Trybuny były zrobione rok przez rok. Jeszcze był, ja byłem w zarządzie, jeszcze był pan prezes Chrapała i myśmy te trybuny zrobili. Przez firmy, nie? Natomiast wracam jeszcze do jednej rzeczy, do tej transparentności. 10 czerwca 2019 roku była u mnie grupa radnych w naszym klubie. Chciała się powiedzieć, spotkać, spotkaliśmy, porozmawiali się. I te rozmowy są nagrane, mam w tym telefonie nagrane. To jest prawie ponad 2 godziny. I tutaj radni opisali, dlaczego zmieniają 70 na 30%.
Dlatego, żeby była transparentność, że te pieniądze były wiadomo jak chodzą. Mówiliśmy, że te pieniądze za to zrobią komu? Pójdą do gminy i wrócą do klubu. Pójdą do gminy i wrócą do klubu, na potrzeby klubu. Powiem wyraźnie, że od września weszła ta zmiana. Do chwili, września 2019 roku, do chwili obecnej klub w ramach dotacji nie otrzymał żadnej złotówki. Mówiliście, że będzie klub występował o dotację do otrzymania. Ja występowałem dotację, pisałem. Otrzymywałem pismo, proszę o wyliczenie kosztów utrzymania tego, liczyłem, wyliczałem, poddawałem to do oglądu i żadnej konkretów nie było. Klub w tej chwili jest wyłożony o dużą sumę pieniędzy. My mieliśmy 8 grup młodzieżowych i drużynę ligową, która zaszła nawet do trzeciej ligi. Graliśmy w trzeciej ligi, proszę pana. I to graliśmy przez 3 sezony. Ale wydarzyła się też taka sytuacja, że zabrakło pieniędzy. No nie oszukujmy się. Kilka potrzebuje pieniędzy. I to jest nieprawda, że ktoś gra amatorsko, że ktoś gra na bark klubowy, że ktoś gra na miejscowości. Wszyscy, co grają, potrzebują pieniędzy. I czy to nas liga okręgowa, czy nas A-klasa, czy B-klasa, wszędzie płacą pieniądze. Tylko w zależności od wysokości zajmowanego miejsca, od tym, jacy tam piłkarze grają, są różne sumy. Na przykład powiem, że trzecia liga to kosztuje prawie milion, trzeba to mówić. Prawda, to jest dobre funkcjonowanie. I tak te kosztowe zespoły mają. Więc tutaj tak był i w tej chwili jest naszym, tak jak gdyby, jedynym takim żywicielem. Przypominam, że 10 lat temu nie było tutaj targu. 10 lat temu na Saharze bierzali tony gruzu, trzeba chodzić buta z gumową. Tam po prostu nie było rezerwacji. Myśmy wstępnie na Kruszywo wydaliśmy 50 tysięcy ze własnych środków, żeby utwardzić ten teren. Doprowadziliśmy tak do takiego poziomu, jak w tej chwili jest. Wcześniej zbierano około 4 tysięcy miesięcy pieniędzy. Dziękuję. W tej sytuacji